Informację o wypadku otrzymaliśmy około godziny 23. Na miejsce zostało zadysponowanych 19 zastępów straży pożarnych z powiatu jarosławskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i mieleckiego. Doszło do wypadku autokaru na autostradzie A4 na wysokości Młotkaczyce. Autokarem podróżowało 10 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. Dwoje spośród 10 podróżujących to byli kierowcy. Jedna osoba niestety zginęła na miejscu. 5 rannych zostało zabranych do szpitali, a 4 osoby nie wymagające hospitalizacji trafiły do jarosławskiej bursy szkolnej. W tej chwili...